proszę pana, czy wie pan, w jakiej sprawie pan został wezwany? Tak. Proszę powiedzieć, co pan wie w tej sprawie, w szczególności w jakich okolicznościach podjął pan informację, że pana zdaniem doszło do nieuprawnionego pozyskania sztuk dzików przez właśnie oskarżonego w tej sprawie. W jakich okolicznościach pan podjął taką informację? Prokuratura rejonowa w Mińsku Mazowieckim zwróciła się pismem do zarządu koła o wyjaśnienie spraw związanych z przekroczeniem artykułu prawa łowieckiego 52 punkt 6 i 53 punkt chyba też 6. Jestem pewien, 4 albo 6. W związku z tym po posiedzeniu zarządu koła wystosowaliśmy odpowiedź do prokuratury, do pani prokurator w Mińsku Mazowieckim, w którym omówiliśmy sprawy związane z postępowaniem karnym kolegi naszego członka koła, pana Mariana Chyszyckiego. A czy kiedykolwiek wcześniej zdarzyła się podobna sytuacja dotycząca właśnie tego oskarżonego? Czy kiedykolwiek mieliście państwo zastrzeżenia do realizacji upoważnienia do polowania indywidualnego wykonywanego przez tego pana? O ile pamiętam, to nie. A czy wobec pana w związku z tymi zastrzeżeniami wyciągnięto jakieś konsekwencje? Koło łowieckie. Tak, koło łowieckie, zarząd koła łowieckiego, działając zgodnie ze statutem PZL, bo chciałem powiedzieć, że obowiązuje nas statut PZL jako koło łowieckie, obowiązuje nas prawo łowieckie i regulamin polowania. To są takie trzy zasadnicze sprawy stanowiące kanon myślistwa. W związku z tym musieliśmy odpowiedzieć prawdę na pytanie prokuratury rejonowej. W związku z tym pismo chyba jest w aktach sprawy i wyjaśniliśmy wszystkie sprawy. Co więcej, sądzę, że obroniliśmy kolegę Kruszyckiego przed zarzutem paragrafu 53, bo prokuratura początkowo zarzucała koledze Kruszyckiemu, że polował nielegalnie na naszym obwodzie, a myśmy wyjaśnili, że kolega Kruszycki polował legalnie, ponieważ miał upoważnienie na wykonanie polowania indywidualnego. Natomiast popełnił rażące błędy. To jest zupełnie inna sprawa. I tutaj paragraf 52 punkt 6 jest jak najbardziej adekwatny do postępowania naszego kolegi. No proszę powiedzieć w takim razie, w jakim zakresie według pana oskarżony naruszył owy punkt 6 artykułu 52 ustawy prawo łowieckie? Każdy myśliwy udający się na polowanie ma obowiązek posiadania upoważnienia do wykonania polowania. Rozumiem. I oskarżony takowe upoważnienie posiada. I w tym upoważnieniu jest napisane, że gatunek, liczba sztuk, każdą sztukę zmierzenie grubej należy wpisać na rzędnej pozycji po pozyskaniu zgodnie z terminologią rocznego planu łowieckiego. A terminologia rocznego planu łowieckiego precyzuje, że można strzelić owieńca, że można strzelić lochę, że można strzelić pozostałe i można strzelić warflaki. Kolega Kruszycki, tak jak zapewne jest w dokumentach sprawy, miał upoważnienie na strzelenie kozła, miał
upoważnienie na strzelenie ordyńca i miał upoważnienie na strzelenie czterech arklanów. Pozyskał dwa dziki o znacznej masie, o ile pamiętam, 37-48 kg. Nie są to warchlaki w żadnym wypadku, ponieważ warchlak jest to tak zwany pasiak, to jest mały dziczek i w związku z tym po prostu nie dopełnił warunków udzielonego mu prawa w polowaniu, w upoważnieniu. No i do tego się wszystko sprowadza. Co więcej, chciałem powiedzieć, że koło łowieckie jest najniższym jakby jednostką organizacyjną Polskiego Związku Łowieckiego. Nad nami działają tak zwane okręgowe, zarządy okręgowe kół łowieckich. Jak poważna jest ta sprawa, należy wziąć pod uwagę fakt, że zarząd okręgowy PZP w Sielcach zawiesił kolegę Kruszyńskiego w prawach i obowiązkach członka PZPR. Gdyby sąd zechciał otrzymać tą decyzję, to chciałbym przedłożyć tą decyzję. Tak, jest to uchwała numer 37 przez 2014 Zarządu Okręgowego PZPR o zawieszeniu kolegi Kruszyńskiego w prawach członka PZPR. Sam postanowił załączyć tak. Oczywiście umożliwiam wgląd do powyższego dokumentu. Pan prokurator, pan oskarżony może dokonać wglądu. W związku z tym w ogóle dziwi mnie sprawa tego typu, że koło łowieckie chciało przeprowadzić postępowanie wewnątrz tak zwane organizacyjne. Natomiast myśmy jako koło łowieckie nigdy nie składaliśmy wniosku do policji ani do prokuratury, jeśli chodzi o wykroczenie kolegi Kruszyńskiego. Nie znamy źródeł i nie wiemy, kto złożył ten wniosek do policji i do prokuratury. A proszę mi powiedzieć, czy w pana ocenie dziki warchlak mogą osiągnąć taką masę, jak to stało się w przypadku... No, jest to kompletna bzdura. Dzik o masie 48 kg. Po wypatroszeniu, bo to są wagi po wypatroszeniu, jest to całkiem duża świnia, dzik, no i w ogóle kolega, po pierwsze, kolega Kruszyński jest myśliwym, który panuje już, nie wiem, tam ponad 20 parę lat i jest selekcjonerem. Selekcjoner jest to funkcja, a właściwie uprawnienia, to są uprawnienia nadawane doświadczonemu myśliwemu po zdaniu egzaminu, dodatkowego egzaminu łowieckiego na selekcjonera. W związku z tym, jeśli ktoś strzela dziki o tak dużej masie i wie, że to są dziki, że to są przelatki i twierdzi ewentualnie, że to są warchlaki, no to po prostu no, mija się to z jakąkolwiek logiką. Znaczy, można dyskutować, czy białe jest czarne, czy czarne jest białe.
ale tutaj akurat w tym wypadku to nie możemy dyskutować. Są to dziki pozyskane, tak zwane pozostałe, czyli dziki, których nie miał samych do upoważnienia o wykonywanie polowania. I o tym jako selekcjoner doskonale wiedział. A czy ważenie po polowaniu takiego dzika dotyczy dzika wypatroszonego? Wagę podaje się po wypatroszeniu, to znaczy na podstawie tej wagi po prostu myśliwy albo przekazuje tą tuszę do punktu skupu, albo bierze na użytek własny. I potem jest rozliczany z tego, bo dzik, że tak powiem, w stanie wolnym jest własnością państwa, natomiast po pozyskaniu na obwodzie jest zarejonym przez koło, jest własnością koła łowieckiego. I myśliwy albo przekazuje do skupu i wtedy skup płaci do koła należność za dzika. Jest to mniej więcej 3-4 zł od kilogramu tuszy. Albo myśliwy bierze na użytek własny na podstawie określonego protokołu i też zwraca tą kwotę do kasy towa. Dobrze, czy pan prokurator ma pytanie do świadka? Tak, jeśli można. Proszę pana, czy w rozumieniu środowiska myśliwych warchlak, a dorosły dzik, gruba zwierzyna, to jest odrębny gatunek, czy to jest ten sam gatunek? Dzik jest to ten sam gatunek. To nie jest odrębny gatunek. Warchlak, przelatek, locha czy dzik. No jest to dzik. Jako traktowane jako zwierzę grube w nomenklaturze myśliwskiej. To dlaczego w pozwoleniu jest takie rozróżnienie na warchlaki i dorosłe osobniki? Jest to w planie, znaczy to rozróżnienie jest w planie rocznym pozyskania zwierzyny grubej, które koło uzgadnia z nadleśnictwem, z zarządem okręgowym PZTL i z gospodarzami gmin. I w tymże planie, gdzie mamy do pozyskania zwierzyny grubą, między innymi dziki, w tym roku gospodarczym, w którym kolega Kruziński strzelał te dziki, to pod punktem 7 dziki rozróżniamy odejce, lochy, pozostałe i warchlaki. W związku z tym w swoim upoważnieniu kolega Kościński miał podstał odejca i 4 warchlaki. I to też nie ma żadnej dyskusji. Jest prawo, są przepisy, jest prawo łowieckie. I nie ma się to w ogóle dyskutować, czy warchlak to jest po prostu tak zwany pasiak. I każdy wie, jak on wygląda. No, każdy myśliwy, a szczególnie posiadający uprawnienia selekcjonerskie. Czyli z pana wypowiedzi wynika, że oskarżony odstrzelił te 2 sztuki wbrew temu upoważnieniu, które zostało mu wydane. Oczywiście, to jest jednoznaczne z mojego punktu widzenia jako prezesa koła. Co więcej, zarząd koła jest odpowiedzialny za wykonanie planu rocznego pozyskania zwierzyny i po prostu jest zobowiązany do kontrolowania swoich członków koła. I tutaj nie ma też żadnej dyskusji, po prostu przekroczenie planu pozyskania zwierzyny skutkuje określonymi karami dla zarządu koła łowieckiego. I koło łowieckie absolutnie musi pilnować tych wszystkich spraw związanych z pozyskaniem zwierzyny, a szczególnie pod koniec sezonu łowieckiego,
gdzie załóżmy mamy te odstrzelenia tam, załóżmy, już nie, przykładowo 50 dzików, idziemy na polowanie zbiorowe, wiadomo, że jest odstrzelonych 48 dzików, w związku z tym wiadomo, że na polowaniu zbiorowym powinniśmy strzelić tylko 2 dziki, a nie można strzelić więcej. Nie wiem, bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze w takim razie, wracając do kwestii według Pana naruszenia tego upoważnienia wydanego oskarżonemu na dokonanie tego polowania. Przepis mówi jednoznacznie, że naruszenie musi polegać na pozyskaniu zwierzęcia innego gatunku, innej płci lub większej liczbie. Więc gdzie tu Pana zdaniem nastąpiło naruszenie? Naruszenie nastąpiło w zapisie. A to jest przepis, który cytuje literalnie artykuł 52 punkt 6. Pozyskuje zwierzynę innego gatunku, innej płci lub większej liczbie niż przewiduje upoważnienie. Niż przewiduje upoważnienie. No więc właśnie, to jest inne upoważnienie. Innej płci czy większej liczbie. Jest. Upoważnieniu kolega Kościński miał wpisane na wersji. Ale przepis brzmi jednoznacznie, proszę Pana. Także Pana zdaniem, bo z tego co przypominam sobie, Pan powiedział, że to jest jeden gatunek. Dzik, warblak, podyniec i jeszcze kolejne rodzaje, tak? Trudno mi dyskutować, czy mężczyzna jest mężczyzną, a kobieta jest kobietą. Ale potwierdza Pan swoje zdanie, proszę Pana. Tak, oczywiście, że dzik to jest jeden gatunek. Dobrze, dziękuję bardzo. To oskarżone ma pytanie. Tak. Proszę. Czy mogę siedzieć bez rozsądzie? Nie, proszę wstać, jak pan nie bardzo to powiedział. Chyba, że ma pan jakieś przeciwwskazania? Nie, nie, nie. Wolę nawet usiądę, wstać będziemy. Kolega prezes ze sekretarzem przysyła nam dookoła takie komunikaty, które jakby jest dziurety, które mamy się zachowywać. Ale proszę o sformułowanie pytania, dobrze? I tylko tak, dotyczące chcę przeczytać jeden z tych komunikatów do sądu, który to bardzo... Ale czy to ma związek z tym? Ma, tak. Proszę. Więc to jest, kolega przysłał taki komunikat 14.07.2014 roku. Kolega to nazwał tekstem autorskim i przeczytam część tego, żeby nie przedmiotem. Czy chce Pan momencik, czy chce Pan złożyć ten dokument do aktu? Tak, złożę. Ponieważ wtedy nie będziemy protokołowali dosłownie to treści. To ten złożę do aktu. Proszę to protokołować. Oskarżony czyta część tekstu zawartego w tym komunikacie. Z kolegą Marianem Kuśnickim jako zarząd koła mamy coraz większe kłopoty, wynikające z braku krytycyzmu ze strony naszego członka macierzystego koła. Sprawą jest oczywistą, że kolega Marian Kuśnicki dotknął w ubiegłym sezonie łowieckim pozyskania dzików, które nie miał wpisanych do upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego. Normalne jest, że na żądanie łowczego koła miał możliwość przedstawienia swoich argumentów, przyznania się do winy, przeproszenia, obiecania poprawy, otrzymania reprymendy lub kary porządkowej, a najczęściej w ramach pokuty zostanie fundamentowym nowej ambory. To jest składam teren. I jest to pytanie ze świadka, czy jeśli bym złożył te ambory za... powyższy komunikat. Jeśli bym, proszę go sądu, pytanie do świadka, czy jeśli bym zafundował tę ambonę za 2,5 tysiąca, to ten warklak by się stał wtedy warklakiem? Uchylam to pytanie. To może inaczej. Pytanie oskarżonego, czy gdyby zafundował tę ambonę, to czy ten dzik był traktowany jak warklak? Czy chce Pan inne pytania zadać? Tak, proszę, żeby pytania dotyczyły ściśle zarzutu, proszę Pana. W jaki sposób świadek określił, że strzelony przeze mnie dzik nie był warklak? Czy świadek widział te dziki? Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Widziałem ten dzik, natomiast miałem przy sobą protokół pobrania tuszy dzika na użytek własny. Czyli po wadze? Po innych cenach. Pan uznał, że... Protokół określa się wagę obranego dzika. I na podstawie wagi. I na podstawie wagi i protokołu stwierdziłem, że nie był to ważne. Czy... następne pytanie. Warklaki, jak sam pan prezes tu określa, kolega, są pasiakami.
Do którego miesiąca Locha karmi te pasiaki? Trudno mi powiedzieć dokładnie, bo nie chcę tutaj... nie pamiętam, do którego miesiąca Locha karmi pasiaki. Ja może nie sądowi odpowiem, do 5-6 miesiąca. Proszę zaprotokować, że tym jest oskarżony dodatkowo, wyjaśnia. Jest to do 5-6 miesiąca. Więc jeśli ja miałem odstaw wypisany, to ja miałem strzelać oseskim, proszę odpowiedzieć. Bo jak sąż, matkę, dzieci są, nazywamy ich oseskami. To jest moje pytanie. Czy ja miałem takie warklaki strzelać? Nie znam określenia osesek odnośnie warklaka. Natomiast wpis do upoważnienia jest niepodważalny. I oczywiście kolega miał strzelać warklaki. A czy to był pasiak, czy jak kolega nazywał sesek, to nie ma to w ogóle najmniejszego znaczenia. Dolnej granicy wieku nie było, tylko do 1 roku życia, tak? No, ja miałem odszedł do czerwca. To jest kwestia po prostu przez ministra środowiska określona w odpowiednim artykule, co to jest dokładnie bardzo. Przecież sądzę, ja odszedł miałem bardzo do czerwca i to jest ważne, że ja miałem... Nie, co chcemy dodatkowo wyjaśnić, ja miałam odstrzał do czerwca, więc ja miałem strzelać warklaki, które miały 4 miesiące. Czy miałem takie warklaki strzelać? Oczywiście, jak najbardziej. Świadek. Zeznaję dalej. Oczywiście, że tak. Dobrze, czy ma Pan inne pytanie? Czy kolego prezesie ze swojego doświadczenia widział kolega, że lochy kroszą się cały rok i nawet w grudniu są małe pasiaki? Być może. Oczywiście jeśli chodzi o dziki, no to z uwagi na dużo uprawy typu ryżby, i zmiany klimatu, pewnie tutaj się pory wyproszenia loch czasami ulegają zmianie, ale są to właściwie wyjątki, a nie reguły. Piętro niżej, w sądzie cywilnym toczy się sprawa przeciw komu o szkody łowieckie na 80 tysięcy złotych. Więc te dziki, które okres mówi, że tak miały mało kila, więc się najadły, bo zjadły kukurydzę za 80 tysięcy. Jeżeli ma Pan jeszcze dodatkowe pytania, to proszę bardzo, natomiast proszę nie polemizować już z wypowiedziami. Nie, ale to waga dzika, więc jeśli zjadły 80 tysięcy szkody, to jednak urosły na tym dziku i mogli mieć tę kilę w swoim wieku. Nie rozumiem pytania. Jeszcze Pan nie zadał pytania, bo się o to proszę, żeby Pan, jeśli chce, to sformułował pytanie, jeśli nie, to świadkowi już podziękuję. Czy chce Pan zadać jeszcze jakieś pytanie świadkowi? Myślę, że dziękuję, świadek i tak odpowiedział. Dobrze, dziękuję. Czy Pan chce jeszcze coś dodać? Nie. Czy Pan prokurator ewentualnie jeszcze jakieś pytanie? Na razie, dziękuję. Dobrze, dziękuję. W takim razie już Pan jest wolny. Poprosimy na salę drugiego świadka. Mogę dostać na salę. Wolałabym nie, ponieważ jeżeli przyjdzie do uzupełniających zeznań, bo trudno mi jest przewidzieć, jak będzie wyglądał dalszy tok sprawy, to wolałabym, żeby nie był Pan obecny. Świadek, zeznań składane przez drugiego świadka. Poproszę Pana o uszczęście.